Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w grze Mortal Shell. I cóż, w dzisiejszym epizodzie pora odnieść drugą już... jakby to nazwać? Dawkę nektaru? Chyba tak. I cóż. I tak, no. Zrobimy to już nie za pośrednictwem Tiela, którego, jeśli pamiętacie, udało się ostatnio wymaksować. To nie. Dzisiaj pora na kolejną postać i... szczerze, był to dla mnie spory dylemat, czy wziąć Solomona, czy może wyjątkowo kogoś innego i... ostatecznie dotarłem do wniosku, że jeśli to znajdę, to... mamy. Pora nareszcie dać trochę do robienia. Jak to się nazywa? Naszej pierwszej postaci, Harosowi. I co ciekawe... lecimy przy tym, ale tak mniejsza. Właśnie tak, będziemy grać dzisiaj Harosem, który, jak widać, ma dwa przebłyski, ale nie ma niczego. Zabicie dwóch wrogów w krótkim czasie resetuje stwardnienie i uzyskanie przebłysku daje szansę na przywrócenie zdrowia. Wiecie co? Weźmiemy od razu tą zdolność. No. Harosem będzie mi ciężko się grało, to w ten sposób przynajmniej będziemy mieli trochę łatwiej. I ignored much of what he said until he called my name. Smiling, he forgave me for the crime I would soon commit. It was all etched in stone, he assured me. These were the ravings of a madman. Okay. Czyli taka historyjka dobra, starczy tego. No i idziemy. Haros wraz z Aksataną w dalszym ciągu, bo jak mówiłem, nie mam zamiaru zmieniać teraz broni w najbliższym czasie. Po prostu Aksatana jest za dobra. I cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. No, na pewno jedno, co mogę powiedzieć, to to, że jeśli mam iść dalej, to musimy poczekać na tego grzyba. Bo trochę, no nie wyobrażam sobie po prostu podróży bez niego. Jako, że Haros ma więcej życia, ale mniej energii, pewnie będę się często na to łapał, że będą problemy. I tak. Jak już do Harosa bardziej pasuje topór, będziemy dzisiaj głównie korzystać z topora, nie z katany. Chociaż nie mogę ukryć, katana też będzie pewnie naszym towarzyszem przygody. W końcu to jest Aksatana, a nie topór albo katana. Ale tak. I co, idziemy? I... wrota się zamknęły? A. Ciekawe. Dobra, mamy tutaj ponownie tego ducha. Na całe szczęście nasze ostrze jest o tyle mocne, że nie trzeba się tym przejmować aż tak bardzo. I przy okazji odkryłem jedną rzecz. To tak jakby atak z szarży, to już są dwa zamachnięcia, jeśli chodzi o topór, więc tak, fajnie. Wiem, co powinno być ostrożni, ale jakoś sobie poradzimy. Musimy dać radę. Tutaj nie widać póki co żadnych wrogów. Nie wiem, czy kojarzę to miejsce, ale już... aha, no tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że już widzę wrogów, a... nie widzę, że oni to jeszcze tutaj ten kozioł. Nie, gwarancja śmierci, powiem wam szczerze. Ja nie rozgrzany. Ja dzień dobry już do czynienia mam z kozłem. I jeszcze tamci. Nie, dobra. Jeśli jakimś cudem to przeżyję, to definitywnie była wola bóstw tej gry. O ile istnieją tu jacyś bogowie. Gdybym grał Tielem, to pewnie już bym był martwy. I cóż, Solomon mógłby być tu jeszcze lepszy, bo jeśli nie mylę, Solomon ma chyba trochę więcej... nie wiem, czy wszystkiego, ale na pewno więcej tej... a, więcej życia niż właśnie nasz tutaj Haros. Czy jak mu tam? Chyba Haros. Zresztą tak, przemieniłem się w niego, nie pamiętam nawet, jak się nazywa. Brawo ja. O, śmiertelny rzecz. Żeton. Chyba warto byłoby z tego skorzystać, szczerze. Nawet nie będę tego, może, tak był na pasku, ale... wiecie. Przynajmniej aktywuję, ile wlezie. I nie. Tutaj chociaż preferuję na Harosie topór, tak dla klimatu samego,
To nie jestem w stanie po prostu przegapić okazji na pojedynek mistrzów ostrzy, że tak nazwę, więc... Po prostu dwa ostrza kontra dwa ostrza. Aha! Odpalenie mnie wrzuciło już z Herosa. Niedobrze. Nie mam tej, wiecie, talentu, który pozwala mi odzyskać to. No więc nieciekawa sprawa, ale jakoś sobie poradzimy i teraz tak, mogę iść tam niżej albo tutaj. A mówiąc szczerze, nawet nie wiem co gdzie prowadzi, więc ciężko będzie mi to stwierdzić. Chyba nawet wybrałem skrót, jak teraz patrzę na to miejsce. Ale nie mogę przebaczyć sobie po prostu pominięcia ducha, więc tak. Bijemy, ja w lesie, bierzemy grzybka. No i tak, dobrze już ich zżarliśmy. I ocia, ile ci tych duchów. Oj, miejmy nadzieję, że to nie będzie aż takie problematyczne, jak się może wydawać. Chociaż jeśli one się odpalą, to będzie już po mnie. A te duchy, jeśli się nie mylę, to mają jakieś takie zabójcze moce. Nieważne, w której lokacji się ich spotyka. Ale tak, jakoś sobie radzimy. Więc no. Po prostu idźmy przed się. I ta, ten kozioł też tutaj musiał się odnowić. Okej, okay, od razu zrobił atak nieblokowalny. A, jeszcze tam na plecach jest jeden, dobra. I tak się chcecie bawić. Okej. Okay. Dobra. To w takim wypadku zobaczymy, co powiesz na to. Jak się okazało, niepotrzebnie to stosowałem, ale dobra. Przynajmniej teraz mogę się czuć bezpieczny przez chwilę. I cóż, no, jesteśmy przy wyjściu. Zaskakująco szybko. Oj, kolejny ten. Jak się okazuje, nie jest sam, ale do pomocy ducha. To tym bardziej żyli grzybki. Nie chcę tutaj paść, wiecie. To byłoby po prostu hańba niemiłosierna. Tak paść na końcu lokacji, kiedy już jestem dosłownie prawie na safe spocie. Więc tak. No i oczywiście, zamiast mi unikać, to stał w miejscu i śmierć. Ej, trochę to smutne, ale tak. Trzeba się kręcić jak zwykle w rozgrywkę, która no nie jest najłatwiejsza. Tyle mogę na pewno powiedzieć. I dobra. Oczywiście tamto jest aktywna, nie ta, więc ponownie cała trasa. Ale no, jak już mówiłem, tak powtórzę, że też teraz nie obawiam się tej trasy. Bo nie jest to nic wielce trudnego, tylko trzeba być ostrożnym w swojej decyzyjności. I tak, tutaj. Atakujemy, ponownie toporem, bo jak mówiłem, chcę bawić się toporem, będę to powtarzał ciągle. I po prostu też jest kwestia tego, że mi z nim do Herosa po prostu, wiecie, pasuje. I tak, wiem, że się powtarzam. Oni to chyba to są w tym samym miejscu, ale mniejsze. Po prostu idźmy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. A ten pokój jestem skłonny nawet przebiec. Do sekwencji, w której te kamienne kule nie będą mogły właśnie mi trafiać, to są ogniste i kamienne. Oczywiście, nagle mnie zaczął trafiać, chociaż dobra, tam jeszcze to było możliwe. Okej. Okay. Nie, ja tu padnę walcząc z tym kozłem, jak ich nazywam. Było blisko. Ale jak mi się tym się udało? Co ciekawe, ci ogniści się nie odrodzają, więc te... Przynajmniej takie jedno pocieszenie mamy. Jeśli pozbędę się ognistych, to tyle. No i drugie pocieszenie jest takie, że w sumie nadal mam teraz jeszcze reinkarnację, więc tak. Nawet jeśli gdzieś z nami, to jeszcze mamy właśnie szansę na odmianę swojego losu. Dobra. Zaatakujemy. No co ciekawe, albo jeden ten taki z szarży, albo dwa zwykłe. Z tym z szarży w sumie musi być bardzo podobne obrażenia. Czy identyczny, to akurat nie powiem. Tak, teraz zanim pójdę gdzieś daleko, daleko. To tutaj jest coś, czy tamto, czy nie? Dobra, na wszelki wypadek to ruszę. Jeśli tego nie ruszymy, to wiecie.
miałbym potem problemy i... A, czyli oni po prostu od razu już od dwóch stron atakują. Pojawiają się w tym samym momencie i... Nie da się uniknąć, powiedzmy, walki na dwa fronty. Wiecie, liczyłem, że może... Wyjątkowo to jest tak, że właśnie można wcześniej. Wiecie co, nie. Jak ich jest dwóch, to ja przełączę się na broń, którą lepiej rozumiem. Czyli formę katany. Nie ukrywajmy. Kataną dużo łatwiej walczyć niż toporem. Dobra, a teraz halo, Haros, bierz toporko. Dobra. Dobra, nie jest źle. I tutaj był ten duch, z którego ostatnio padłem. No i ognisty gościu. Najpierw się pozbędę ducha, potem ognistego gościa. Bo dwóch naraz nie ma co pokonywać. I na spokojnie, musimy po prostu pilnować każdego ruchu, bo to podpalenie może nas łatwo zabić. Więc grzybku tutaj nas używamy. I dobrze, dobrze. Okej. Nie, nie jest dobrze w sumie, ale zobaczymy co na to. Co? Gdzieś on mnie trafił w powietrzu. Nie wiem, czy to jest takie coś na zasadzie, że ta umiejętność, ta rzecz po prostu tu nie działa na tego gościa, czy co? Ale to było co najmniej dziwne w moim odczuciu. Ale okej, mniejsza z tym. Weźmy po prostu grzybki, które są tutaj, żeby mieć jakiekolwiek dostawy grzybków i... Odbierzmy to, co nam zostało. Powiedzmy dane, a potem odebrane i tak. Teraz czy możemy coś ulepszyć? Z tego co widzę, nie. Więc ruszamy ją. Żeby tylko móc jakieś ewentualnie kolejne wzmocnienie wziąć. I co my tu mamy? O! Temkę potrzebuję. Dobra. Daremność. Nie pamiętam ile ona daje, ale użyjemy. No i nadzieja, która daje 7. Tutaj zdecydowanie za dużo. Ale nie przejmujmy się tym. W takim wypadku po prostu weźmiemy sobie już szpila tego. Po prostu właśnie wrogowie części wypuszczają przebłyski, tym samym będziemy mogli szybciej wylwelować Harosa. What difference does it make which master we serve? We will serve all the same. Nie mam jeszcze 6, czyli mogę wziąć tutaj. Albo... No, bo to też po skamieniu nie mogą wypuszczać przebłysk. First I heard the squeals as if from 100 mouths. Then I saw her. The revered, a writhing mass of sinew, as if all at once she was splitting apart and coalescing. Is it salvation to look upon her? Deliverance? I knelt, losing my strength. I wanted to look away, and yet she was all I wanted to see. Okej. I w tym momencie skończyły nam się przebłyski chwilowo. Więc tak. Więcej nie zrobimy. Ale nie przejmujcie się tym. Jeszcze będziemy mieli przebłyski. No i mamy mgłę. Jej. Moja ulubiona. Dobra. Więc cóż, jeśli znajdziemy tu jakiegoś wroga, to może Harus nawet upoluje jakąś Griszę. No i w sumie najgorzej. Walczymy z nimi, którzy mają zatruwanie. A nie mamy tiela. Trzeba będzie żyć grzybki odpornościowe.
Idziemy normalną drogą czy na skróty? Powiedziałbym, że normalną się bardziej opłaca z perspektywy tych przebłysków, więc niech będzie normalna. I tak, jeśli dostaniemy przebłyski, to fajnie, jeśli nie, to trudno. I już się dzieje to, o czym mówiłem, żeby miał problemy z energią. Ale tak, nie ma co się przejmować aż tak strasznie. Ta energia, mimo tego, że będzie mi jej brakować, no, kiedy będzie potrzebna, to będzie. Tak, tylko każdy atak musi być teraz dużo ostrożniej wyprowadzany, żeby właśnie nie tracić. I tak, mamy przebłysk, kolejny super. Zaczynać czuć, że dużo szybciej one lecą. Nie czuć może tego jakoś bardzo, czy coś, bo taki fart może się zdarzyć każdemu, ale czuć delikatnie. Co tak? Kamienie. I teraz ubijamy szybko, żeby dostać przebłysk z największą szansą i... Nope, oczywiście, że nie. Ale nie przejmujmy się, jak mówiłem, wszystko tak się samo nagromadzi, będzie to potrzebne bardzo. A póki co cieszymy się z każdego pojedynczego przebłyska, który został nam dany. A dzięki niemu to coraz szybciej będziemy mogli wymaksować Harosa, po czym przekazać jedną z jego zdolności już potem Hadernowi. Prawdopodobnie zwiększone dropy przebłysków ogólnie. Bo w sumie co innego. Całkowicie szczerze mówiąc, nie widzę po prostu innej jakiejś zdolności Harosa, która by się Hadernowi mogła przydać. A wiecie, Hadern tutaj polega na tym, że właśnie ma dostęp do zdolności po jednej, od każdej postaci. Więc tak. I czy mamy przebłyska? Nie. Więc no, tutaj masz idealny dowód, że nawet jeśli mamy to zwiększone szanse, to no nie szczególnie gra chce współpracować. Gdzie w ogóle jesteśmy? Bo tak trochę... Która coś tak nazwę orientacja. A dobra, ja głupi jestem. Przecież to jest oczywiste, gdzie my jesteśmy. Tak, tamtędy można iść na skróty po części, ale jest tam dużo więcej wrogów, więc... Pasuje póki co? To jest tak. Idziemy tutaj. Tu też ich trochę było, więc... Bezpieczniej będzie polegać na katanie, która... Wydaje mi się, że używa mniej wytrzymałości. A również szybko się ich pozbywa. A, jeszcze tam dwójka. Dwójka, dobra. I przebłysk, dobra. Czy przebłyski to już coś, więc no. Jak tak dalej pójdzie, to naprawdę będziemy mieć dzisiaj maksymalnego Harosa, mimo tego, że zaczynało od zera. I okej, okay. Tak. Żubek powinien tu się odnowić. I oczywiście, że to zrobił, więc super. Kolejny. Nawet nie będę się bawił w skamienienie. Nie czuję takiej potrzeby aż tak wielce. Chociaż tutaj to akurat mogę. Czemu nie? Zawsze zwiększamy szanse i nic nie zrobię. Już całe szczęście i po prostu zastosowanie do dla dodatkowych dropów wykorzystałem, dostając je wcześniej. No dobra. Nie będziemy narzekać, nie będziemy marudzić. Po prostu grajmy. I teraz tutaj, żeby mieć save pointa. Nie przesadzę oczywiście. Nie będę przesadzał. I czy możemy coś wziąć? Pewnie działa dwa razy dłużej po zniszczeniu. Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Pewnie powoduje szybkie uzupełnienie wytrzymałości. O, to się na pewno przyda. Ale nas nie stać. Regeneracja stwardnienia jest obniżona 25%, czyli szybsze odnowienie. Super. Albo uzyskanie przebłysku daje szansę przywrócenia zdrowia. I co, jeszcze nic nie mogę i tak, więc to mało nas interesuje, ale... Ale tak, warto o tym pomyśleć. I dajcie chwilę, muszę kota zabrać, bo już mi błazi między kable. No dobra, kot już ogarnięty, więc teraz tylko się ponownie prawidłowo ustawić i możemy pogadać ze starym więźniem. No.
No dawaj, opowiadaj, opowiadaj, proszę. Nie wiem. Oczywiście, oczywiście. Nie będę zwracał uwagi. Okej, super. Umiejętność zniszczonej pieczęci, co tym razem mamy? Bo w sumie nie wiem i okej. Dobra. Aktarem B jakiś, który wydobył z zapalnego gruczołu, ale coś się zepsuło. Podpalenie. LB. Okej. Nie do końca ogarniam, ale powiedzmy, że wezmę standardowo to. I tak, niestety ucichło. A co za tym idzie, musimy zapłacić ponownie, żeby to wróciło. Bez zbędnego przedłużania. Dajmy przebłysk. I cóż, zanim będziemy tutaj zwracać uwagę na NPC-ów, kupować cokolwiek i tak dalej, no to trzeba pójść ponownie we mgłę. Bo idziemy, podkreślam, do terenu, na których jeszcze nas nie było we mgle, więc może tam jakieś skrzynie będą, takie żabo skrzynie. Chyba tak się nawet nazywają oficjalnie. Też nie jestem pewien. Poza tym nawet nie jestem pewien, co raczej powinienem powiedzieć. Nie pamiętam, a nie jestem pewien, bo jestem prawie przekonany, że gra może już pokazywała nawet ich nazwy. Ale mniejsze. Idziemy polować na przebłyski. Tyle w sumie w temacie. W sumie teraz ostatnia kwestia. Taki dylemat. Mogłem pójść mierzyć się z Griszą. Tylko czy ja tego na pewno chcę? Wiecie, Grisza da nam trochę przebłysków, czyli będziemy mogli szybciej wylewelować, ale nie sądzę, żeby to było aż takie cenne. Wiecie, nie żeby coś, ale na Griszę mogę kilka razy poumierać i to by było po prostu totalne zlamienie, które potem by mi tylko przetworzyło pewnie problemów. Więc ja bezpiecznie chyba będzie zrezygnować. Po prostu walczmy z kim się da. Stosując skamienienie, byleby dostawać więcej przebłysków. Tutaj na przykład szybko zarzucę skamienienie, żeby mieć większą szansę. Nie dostałem, oczywiście. Ale trudno się mówi. Przebłyski tak na tyle szybko padają, że to nie jest, powiedzmy, wielka tragedia. Bardziej teraz będę musiał się martwić chyba o tar, żeby to wszystko wykupić, chociaż nie, tar też przyjdzie sam z czasem. Po prostu mamy chyba jeszcze dużo przedmiotów dających tar, więc te. Musiałem wpaść w wewnętrzny, no brawo po prostu. Po prostu musiałem, nie, to jest takie magiczne. A czy to czytałem? Mhm. Mniejsza o co? Chyba to już czytałem kiedyś, przynajmniej tak mi się wydaje się. Teraz tak, ostrożnie tutaj, grzybek. Mam teraz dwa. No i mam ich. Jednego pokonuję od razu. Teraz to jest skamieniałenie. Pozbywamy się dwóch kolejnych. Jednego udało się na bonusie ze skamienienia, drugiego już niestety nie. I oczywiście nie dostałem przebłysków. Jedynej rzeczy, na której mi teraz zależy tak naprawdę w tym wszystkim. A tam co jest w sumie? Ja tam kiedyś zaglądałem. Ja, z tym jak teraz na mnie spadł, jestem pewien, że tu kiedyś chyba zaglądałem, ale może. A, to jest to samo, tylko że tutaj inną trasą po prostu przylazłem. No dobra. Dobra. Widzę, że coś wypadło. Może przebłysk nawet. I tak, przebłysk. Dobrze. Wystarczająco dużo ich już musiałem oddać na jakieś wypoty, żeby teraz jeszcze dawać. Ale dobra. Próbujemy teraz ripostę zrobić. Oczywiście musimy się trafić atak niemożliwy do ripostowania. Ponownie niemożliwy. A wiecie, ja chcę tylko darmowego uzdrowienia. Nie proszę o tak dużo. Dobra. Ale mniejsza o to. Po prostu. Tak, daje mi się po prostu pozabijać im. Tak będzie najlepiej. Dobra. Okej, i co my tu mamy?
skażony nektar, oczywiście. To nie tak, że proszę o przebłyski, a tego nektaru mamy wystarczająco dużo. Nie, wcale tak nie jest, nie. W takim wypadku lepiej zjeść chociaż jednego grzyba na wszelki wielki, żeby potem nie było płaczu i zgrzytania zębami, że zginęłem w takim momencie. I nie, niczego tu nie ma. Jest za to kolejny przeciwnik, którego pokonamy. I niestety nie widzę przebłysku. Może był, ale jeśli był, to wiecie, spadł razem z nim. Tutaj mamy grzybko, super. I dobrze, kojarzę, że tutaj nie zaglądałem. Jest. Nie, dobra, to są po prostu skrzynie. Twojego siostry. A, dobra. Nawet wiem, co jest. Po prostu tego użyjemy, żeby było. Pokazano, że się zaznajomiłem. Bo jest to nic innego, jak po prostu wyzwanie dłuta z młotkiem. A naprawdę jest taka, że nie chcę z tego korzystać. Ja biorę na dole katanę. Też w trybie katany, podkreślam. Wydaje mi się to teraz sensowniejsze. Kot jakieś wariactwa mi tam robi. Nie wiem co konkretnie. Ale tak, coś tam wariuje, więc jeśli będą jakieś hałasy, to wybaczcie. Po prostu wiecie, nie jestem w stanie nad kotem zapanować. Więc tak. Tutaj cokolwiek jest do odnalezienia. Okej. Okay. To już zaczyna się niepokojąco, nie wiem co on tam, ten kot wyprawia, ale tak. Tutaj z tego co widzę, co mogę błądzić, ale chyba niczego takiego jako tako nie ma. Chociaż. Nie, coś znalazłem. Kto to? Deprawowana siostra? Andel. Okej. Okay. Zakazana ofiara. Figurki wszystkich postaci, skażony nektar. Okej. Okay. Deprawowana ofiara. To jest coś do pieczęci. Nie do końca coś. Znaczy, nie do końca co to jest, więc powiedzmy, że użyję maści staru. To daje mi 800. Trochę za dużo, ale powiedzmy, że tak. Zahandlujemy, kupimy to oczywiście. Jej. Lotna ofiara za zniszczoną pieczęć, okej. Okay. No proszę, błądząc nie wiadomo gdzie odnaleźliśmy coś, czego wcześniej nie zauważyłem, więc w sumie brawo ja. Teraz tak, ostrożnie, bo tutaj pamiętam, że gdzieś jest taki wielki spadek, który można wręcz nazwać dziurą. No dobra, to jest dopiero tam, czyli nie jest aż tak źle. No ale wracając, nie chciałbym po prostu, wiecie, tam wpaść i zginąć. To póki co jeszcze możemy tutaj pobiegać, polatać, poszukać, czy nie ma jakiejś jeszcze jednej skrzynki. Jak stoimy z czasem? 28 minut, dobra, nie jest tak źle. Jeszcze trochę będziemy mogli tam pobłądzić. Ale z tego co widzę, chyba niczego nie ma. A jeśli jest, to poszukam tego jeszcze poza mgłą, kiedyś tutaj właśnie z nią powrócę. Jak już będę wiedział, czego szukam. Tutaj widzicie, te skały blokują wszystko. Zdeprawowaną siostrę odnalazłem. Chyba niczego więcej naprawdę tu nie ma. Łącznie z tym okropnym gościem, który blokował przejście. Więc jej, nie będę musiał się znowu z tym męczyć. Wchodzimy, tutaj będzie siostra ponownie. Jakaś broń będzie tu leżała, nie pamiętam tylko co zostawiłem. Nie, żeby to teraz miało, wiecie, wielkie znaczenie, ale tak. No i zobaczymy co dalej będzie, jak już powtarzam się w sumie po raz kolejny. Tak, pad zawibracjował. Tutaj coś jest, ale w sumie ciężko sprawdzić co to, ale się w ogóle da. A, okej, czyli ostrze męczennika tutaj zostawiłem. Ciekawe, bo wydawało mi się, że ono leżało też gdzie indziej. O, i to jest ofiara zaklętej pieczęci, która zwiększa pozyskiwanie zdecydowania. Okej, czyli z nas było takie fajne, potężne. Jej. Jakie jeszcze tu mamy po swoją drogą? Runy zniszczonej pieczęci. Okej. Okay. Dobra. Ale tym się teraz nie przejmujmy. Nie mamy niczego, więc to jest tylko po to, żeby zapisać spawn point. No i lecimy do labiryntu. No nie ukrywam, pamiętam tę lokację trochę. I wiem, że to będzie w sumie labirynt. Gorzej tylko, że... Wiecie co, nie. Tutaj nie chciałbym robić dużo ataków. Chciałbym chyba raczej jeden potężny wprowadzić, więc... Tak. Po prostu topór wydaje mi się przeciwko niemu akurat skuteczniejszy.
Okej. I tak jak wcześniej mówiłem, trzeba być bardzo ostrożnym. Okej. Spore ryzyko tu podjąłem, prawda? Ale no, udało się nie zginąć, więc tak chyba. Chodzi tylko, że przebłysku też się nie udało wyciągnąć. Teraz... Mam tutaj takie teleporty, z tego co kojarzę. Tylko dokąd one prowadzą i inne takie, to niestety nie pamiętam. Więc póki co pozwólcie, że tutaj połażę ponownie, jakbym nie wiedział, nie wiedział nic o tym miejscu. Jest prawda, że w sumie nic o nim nie wiem. No, poza tym oczywiście, że to jest jeden wielki labirynt. No, ale takie rzeczy to można zauważyć już od razu, nawet pierwszy raz tutaj zaglądając, więc tak. To nadal jest nic. I czy tutaj naprawdę nie było żadnego przejścia? Nie ukrywam się, tak jest, co mnie to trochę zaskakuje. Wydawało mi się do tej pory, że tutaj coś już ostatnio zrobiliśmy, jak zaglądam po raz pierwszy, ale nie, nie, nie ma. No dobra, w takim wypadku niech będzie ta winda, czy to cokolwiek jest. I trafiliśmy nie wiadomo gdzie ponownie. Efektem rozdzielenia się kolorów RGB. No znowu na niego, naprawdę. No i śmierć oczywiście. Raz trafi, to to już jest śmierć. Jako, że nie mamy opcji, żeby się odnowić. Prawa sprawa swoją drogą. Może właśnie chodzenie to z toporem w sumie jest błędem. Nie, możliwe. Może to naprawdę byłoby lepsze. Dobra, więc zobaczymy, jak sobie poradzę przy życiu katan z nim. No, dużo mniej energii żrą, więc zdecydowanie chyba. Mimo tego, że ten topór by wyglądał lepiej z Karosem, to zmuszony jestem po prostu kosztować z katan przez, wiecie, zużycie energii. To ciekawe, tym razem przeżyłem, więc no, podwójny jej. Żyjemy z 4 grzyby może nawet. Chociaż 3 powinny wystarczyć. I tak. Zdecydowanie topory są bardziej dla Tiela i innych takich dużo energicznych ludzi. A tutaj musimy polegać na katanie. Wiecie, że bym narzekał, lubię tą katanę. Fajna jest i w ogóle. No ale jak mówiłem, do Harosa bardziej mi pasował po prostu konkretnie młot. Tam w sumie jaki młot, no, topór. I co ja mam po prostu z tymi nazewnictwami? Ej. Gro, to akurat był wredny. Dobra, ale mniejsza. Odzyskujemy Harosa, odzyskujemy to. Nie jest dobrze, bo odzyskaliśmy niby, ale już nie mamy życia, więc nawet jeśli zginiemy, to będzie już śmierć znowu permanentna. Są tutaj... No właśnie. Wrogowie, których nie znam. W sensie, walczyłem już z nimi, ale wiecie, nie pamiętam po prostu jak oni działają. I czemu jakieś takie jakby oznaczenia są specjalne. Okej. Nie ogarniam. No chociaż wiecie, strzelał, ale tamta druga podeszła i stała sobie. Tak, no stała sobie i no normalnie no nic nie robiono. Tutaj mam cokolwiek jeszcze takiego. Czy spadnę, muszę to sprawdzić, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił i niestety. Więc jak tutaj spadniemy, będziemy gdzieś. Gdzie konkretnie nie jestem w stanie powiedzieć. Ale gdziekolwiek to jest, to tak, będziemy musieli tutaj chyba znaleźć przejście dalej, więc no. Zaczynam pleść już głupoty, więc chyba pomoczyć brzeg czas, żeby zakończyć to spotkanie. Ale tak, tam u góry coś jest. Tylko jak się tam dostać? Nie.
O, nie, nie. Znowu te upiory, nie. Jak jest upiór, to trzeba się go pozbyć czym prędzej. Tutaj chyba nawet co ciekawe są te upiory w wersji lodowej. Tam są jak krystaliczne, ale tak, właśnie o tym chodziło. Ponownie grzybki, nie, wiecie co, w takim tempie to ja tutaj nie dożyję. Niczego, bo w sumie zanim będę miał właśnie okazję dojść gdziekolwiek, to już zginę. Od tych wszystkich przeciwników. I oczywiście, gościu z dwoma ostrzami. No jak teraz mi zacząłem zastanawiać, czy każda lokacja miała takiego gościa z dwoma ostrzami? Tak, to w sumie jest słaby zabieg, że jako taki sposób wrogów dali to samo wszędzie. Tych takich, powiedzmy, elitki. Też nie, tutaj są zdecydowanie słabsi niż byli tam i nawet przebłysk wypadł, super. Teraz tylko on nam został, żeby zobaczyć, co tam się kryje. To z nim raczej problemów wielkich nie powinno być. To są tylko niewielkie problemy, mimo jego wielkich rozmiarów. No i znowu przeżyłem, z nieznanych mi przyczyn. Naprawdę ciekawe, czemu te ataki raz mnie dobijają, a raz nie. No i mniejsza z tym w sumie. Może naprawdę lepiej się tego... Właśnie do tego nie zagłębiać, bo jeszcze potem będę się tego wkurzał. Coś. A może odpowiedź jest dosłownie prosta, bo wrogowie też biją od do, a nie, że mają jakieś stałe obrażenia za każdym razem. Akurat trafiam na to, że zazwyczaj bije dużo, a zdarza mi się sytuacja właśnie, kiedy bije mało i... No, taka szpalina. Taka szpalina, tak szczelina. Z którą przejść nie mogę, więc cokolwiek się tam kryje, to będziemy musieli znaleźć inną drogę. Mógłbym niby zakończyć, ale chciałbym odnaleźć tą, wiecie, że tak nazwę, środkową siostrę. I chyba musimy zejść tu. A przez środkową mam na myśli, wiecie, taką, która jest po środku lokacji, bo tutaj zawsze zauważam, że jest na początku, w środku i przy bossie. Nie wiem, czemu zdecydowali tak się to zrobić. Nie jest to niby nic złego, ale powiedzmy po doświadczeniach z Dark Souls to trochę takie jest nam, dla mnie na minus, że ułatwiałem w ten sposób życie, że no, nie trzeba przechodzić ponownie lokacji. Oczywiście jest to na plus z perspektywy rozgrywek i tak dalej, ale z perspektywy wyzwania jest to no, nieciekawe. I to jest tak, tutaj możemy iść dalej, czy nie możemy? Aż pójdę, sprawdzę, co tutaj mamy. Poza oczywiście niechybną śmiercią, która mnie wcześniej czy później spotka. No jest przejście tu, czyli okej, od tej strony można dojść do tamtego gościa. To co szukałem chyba jest też tutaj. Niekąd. Więc no, błądzimy? Nie błądząc. Wiem, że to trochę takie dziwne, ale... Jeśli podejdziemy, mam nadzieję, że nagle mi coś nie zepchnie tam z powrotem, bo bym się wkurzył. I co my tu mamy? Wielki bełt. Fajnie. Tylko nadal nie naprawiłem tej całej kuszy połączonej z bazuką. Czegoś tak chybyś nazwał balizuka, czegoś tak. A tu jest jakaś dziura. Niestety jest, więc wolę nie ryzykować w ten sposób. Podejdziemy tam dosłownie standardową trasą. I tak. Oby mnie tu nic nie chciało zrzucić. No. Tymczasem mamy ducha. Gra po prostu wie jak... gracza. To jest ciekawe, bo w innych sytuacjach naprawdę sobie radzi świetnie. No poza tymi duchami. Naprawdę one, jeśli się ich nie widzi, są mocno wkurzające. Chociaż to można powiedzieć w sumie o każdej grze, że są tacy wrogowie, których jeśli się nie zauważy wystarczająco szybko, to potem ma się przez nich mocne znerwowanie i przysłowiowy ból dupy. Ale tak. Nie będę tutaj może zbyt dużo o tym opowiadał, się rozgadywał czy coś, bo ja powinienem kończyć pomału epizod, a nie się rozkręcać, więc po prostu pozbądźmy się duchów i miejmy nadzieję, że niedługo znajdziemy to miejsce, do którego zmierzam, a póki co święte pismo euforii. Nie używałem jeszcze jego, ale tak podejrzewam, że to też jest nic wyjątkowego, jakiegoś wielce.
proszę. Nawet niewiele biłem. Ponownie kuszniczka. A to jest chyba ten, który mnie oryginalnie zrzucił. W sumie jak tak teraz patrzę na, nie, na jego młota, czy co to tam jest i tak dalej, więc... Tak. No. W sumie teraz dalsza część podróży będzie naprawdę sporym ryzykiem, bo właśnie oficjalnie skończyły mi się grzyby. Chociaż chyba mam jeszcze jakieś szczury, więc nie jest chyba aż takie złe. U, i przebłysk, fajnie. Ale no. Oficjalnie po prostu nie mam grzybów, a grzyby to jednak podstawa lecznicza tutaj. O, i kolejny wróg. Dobra. Per, przebłysk. To też tylko jeden, ale wiecie, nadal przebłysk. I skoro ono tu jest, to gdzieś tu powinna być też jej kuszniczka. Oczywiście, że jest. Więc najpierw pozbywam się kuszniczki. Która w sumie nawet... Nie wiem, czemu zawsze jest w parze z taką. Co ona ma robić, skoro... Tak naprawdę nic nie robi. I... O, kolejny! Akurat ich to się nie obawiam. Poza tym, że trochę biją. Przepraszam, trochę. Nie jest to jakieś zbyt wielkie. No nie są jakoś groźni i teraz żaba. Ile gdzie mam żaby? A! Lepsza regeneracja wytrzymałości na 3 minuty. Fajne. Chciałbym częściej korzystać z żab. To tylko, że tego nie wiedziałem. To prawda. A, 3 minuty. Czy to dużo? I tak. No to jak szybko będzie się odnawiać teraz, to może nawet byłbym w stanie korzystać z topora w jakimś tam normalnym tempie. Ale ja wolę nie. Lepiej naprawdę brać katany. Ona, katana dużo mniej zużywa wytrzymałości, a wcale też nie jest taka łaba. I dobra, 42 minuta. Nie, musimy się naprawdę pośpieszyć z tym wszystkim. Aż pośpieszyć się, co jest ciężkie. Ciężkie będzie, naprawdę nie wiem, gdzie jesteśmy i skąd, dokąd gdzie teraz iść. Okej, kolejny wróg. Oni, co ciekawe, wyglądają jak ci z podstawowych lokacji. No i teraz nawet mam potwierdzenie, że to są ci tacy z pierwszej lokacji. Tak, to są oni. Ja wiem, co tutaj robią w ogóle. Dlaczego tu są w ogóle, wiecie, takie inne kwestie. Ale dobra. Nie rozmyślajmy o tym za dużo, po prostu cieszymy się, że trafiliśmy na nich, a nie na coś mocniejszego. Chodzi? Mam nadzieję, że nie. Jeśli tak, to zdążymy zażyć szczura. Tak, wiemy, że z perspektywy ogólnie to jest ohydne, chociaż niektórych jednak się tak jada. Ale tutaj warto. Też. Dobra. Daremność. Bimber najwyższej jakości. Bimber gorszej jakości. Oraz tutaj co mamy? Bimber gorszej jakości. No i takie coś, które... Tego co się orientujemy, musimy gasić. Najlepiej po zgaszeniu chyba od razu się odsunąć, bo... Okej. To, że tam byli wtedy... O, proszę. To, że tam były wtedy te duchy po tym, jak to zgasiłem, to był przypadek, dosłownie. No i znalazłem znowu jakieś miejsce. Jak zresztą widzicie. Ciekawe, że go nie widziałem z zewnątrz w żaden sposób. A mniejsza, mam tutaj pieczonego szczura, więc super. I... A, dobra, to było sprytnie ukryte. Czy tutaj możemy gdzieś dojść? Oczywiście, że możemy. Chyba tylko, że no... Dojście, to miejsce nadal nic mi nie mówi. Gdzie dalej, co dalej. No, no tutaj byliśmy. Tak. Ale dobra, wiecie co, w takim wypadku... Jeśli mam tak dalej błądzić, to prawdopodobnie zaraz zakończę odcinka. I cóż, rozwiązanie tego błądzenia będzie już w następnym. Bo nie mogę przedłużać zbytnio. Nie chcę, żeby z tego wyszła godzina, jak ostatnio. Nie pamiętam, co to ostatnio było, ale jakoś tak... Jak ogrywam jakąś gierkę, to ostatnio też właśnie wszedł godzinny odcinek. No, godzina to jednak za dużo. O, proszę, jednak znalazłem jakieś nowe miejsce. Zmieniło jedzenie.
prowadzi w ogóle? Nie, dobra, wróciliśmy tutaj. Byliśmy tu przecież przed chwilą. Ja nie ogarniam w życie i w ogóle, więc tak. Zakończenie już dosłownie całkowite. Biegniemy po prostu do tej windy, którą tam minęliśmy wcześniej i zobaczymy, co w niej się kryje. To jest jakieś przejście dalej, super. Jeśli jednak to jest przejście nie wiadomo gdzie, to po prostu do widzenia. I tak, jest to przejście dalej, z tego co widzę. Więc łykamy szczura. Łykamy żabę. I miejmy nadzieję, że zakończy się to w pozytywny sposób. Możemy dojść tam, gdzie chcemy. Więc tak, tym razem nawet zaczniemy w lepszy sposób. Oj, niedobrze. Ej, zepsułem. Nazywając się na śmierć już taką totalną, wtedy już bym pewnie tutaj nie wrócił. O nie, ukrywam, nie pamiętam trasy. Dwa przybłyski, miło. W sumie widzę kolejną windę. Czyli do tego miejsca było kilka tras. Przynajmniej tak to wygląda. Ale dobra, mniejsza z tym, nie przejmujmy się tym wszystkim. Co dalej? Chyba, że to nie jest moja główna trasa, tylko jakieś poboczne miejsce. Możliwe w sumie, ale dobra, jak już wspominałem, chyba będziemy musieli zaraz kończyć. Aha, dobra. Faktycznie musimy zgasić te wszystkie płomienie. Też mam zgaszone dwa z trzech, według tego, co tutaj pokazałem. Ja tak to interpretuję, wiecie. Moja interpretacja oczywiście może być w 100% błędna. Proszę się nią nie sugerować. Ale tak. Jak znajdziemy trzeci płomień, to może będzie odpowiedź na moje pytanie. Póki co zobaczmy, dokąd prowadzi ta winda. I... no cóż, nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Po prostu... idźmy jeszcze chwilę, póki mamy ten czas. Prowadzi w miejsce, które jest mocno nieprzyjazne. Czyli jest w nim pełno duchów. I nawet taki gość jest tamten, ale tamten się nie przejmował, dopóki są tu duchy. Bo jak dokładnie wiemy, duchy mogą zepsuć nawet najlepszą strategię. Tamten gościu nie jest aż taki groźny. No, mówię, nie jest aż taki groźny, po czym prawie od niego ginę. Nie, przynajmniej przebłysk na przecież nie dostałem. Więc tak. Oj, kończą się też szczury, nie, dobrze. Będę musiał chyba posiedzieć w lokacji startowej, pofarmić grzybki. A nie, dobra, tutaj też dali jednego. Jak miło. Ale i tak, będę musiał pozbierać te grzyby, bo coś czuję, że bez nich tutaj sobie nie poradzimy. Okej, ostatni duch. I co dalej? W sumie nie wiem. Kolejne po prostu pustkowia. Wielki obszar. Bez żadnej wskazówki, w którą stronę iść. A pod tym względem muszę przyznać, zarówno Dark Soulsy, jak i Mortal Shell są poniekąd podobne. Ej, no cóż. Chyba gra już sama powiedziała, starczy tego gościu, idź odpocząć czy coś. I tak, nawet ja się nie będę z nią kłócił, po prostu w tym momencie zakończymy. I cóż, ja wam dziękuję za uwagę i tak, w następnym epizodzie będziemy dalej to zwiedzać, nadal jako Haros. I może jeszcze tak, po prostu przed tym, jak powiem już standardową formułkę, jeszcze zobaczymy, czy stać mi na jakieś fajne rzeczy. W sumie tak. Mógłbym wziąć takie właśnie rzeczy jak to, więc... powiedzmy, że szybko tylko użyjemy, co mamy.
żeby ewentualnie właśnie kupić fajną miejkę. Może nawet nie jedną. Okej. Pienia. Wezmę. 15. Dobra. Teraz torba taru. Razy kilka. Rodzący się tar. I tak. O, nie chciałem tego robić. Tutaj miała być moja gitarka nowa, fajna. O, i na zakończenie w takim wypadku kupimy jakąś fajną zdolność, którą będzie w sumie... przyspieszenie odnowienia, twardnienia. They were pathetic lot, squandering their time to drink moonshine and fight over scraps. In offering of a bag of tar garnered me their quick attention. But I sensed betrayal in their eyes. I knocked one down, and the other told me all he knew. As I turned to walk away, one struck my armor with a rock. Were they mad? I could just as soon cut them down as take a piss. I looked into their hungry eyes and warned them as much. No. Kolejna część historii. I właśnie na tym już zakończymy wszystko. Więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym epizodzie Mortal Shell, więc no, trzymajcie się i hej hej!